W najbliższych wyborach będę kandydował do Sejmu i chcę walczyć o trzy tematy. Po pierwsze, o niskie i proste podatki. Obecnie Biuro Analiz Sejmowych podało, że mamy już 94 różne podatki i daniny. Trzeba to zmniejszyć. Trzeba zmniejszyć ilość tych podatków i trzeba je obniżyć. Podatki powinny być proste i niskie, zrozumiałe dla wszystkich. Druga rzecz, o którą chcę walczyć, to rozdział Kościoła od państwa, rozdział finansowy, aby państwo nie finansowało Kościoła, aby nie przekupywało duchownych, aby dyrektor Radia Maryja nie dostawał pieniędzy od państwa, nie dostawał miecza wartego 250 tysięcy złotych. Czy gdyby każdy z nas dysponował taką kwotą, to przeznaczyłby na miecz dla jakiegoś duchownego? Także państwo nie powinno narzucać dnia wolnego od pracy, nie powinno zakazywać handlu w niedzielę. Są osoby, które mogą świętować w inne dni. Są osoby, które chciałyby w niedzielę kupować i pracować, ale nie mogą. Nasza wolność jest ograniczana. Trzeci temat, o który chcę walczyć, to wolność osobista i gospodarcza. Powinniśmy przywrócić ustawę Wilczka, która dawała całkowitą wolność gospodarczą, że w krótkim czasie mogło powstać kilka milionów firm, że Polska się mogła rozwijać. O to chcemy walczyć, to chcemy przywrócić. Chcemy, aby w Polsce była wolność, własność i sprawiedliwość. Dlatego głosujmy na Konfederację i proszę Cię, abyś głosował na moją osobę, jeżeli mieszkasz w powiecie bielskim, żywieckim, cieszyńskim lub pszczyńskim. Jeśli chcesz wesprzeć moją kampanię, nawet jeśli mieszkasz poza moim okręgiem wyborczym, to możesz wesprzeć moją kampanię finansowo.